Zapraszam teraz na scenę twórcę i realizatora wszystkich edycji konkursu, pana Grzegorza Wacławika. Proszę Państwa, a teraz dziękując za objęcie roli gospodarza tej gali, panu staroście Krzysztofowi Mielczewskiemu, bardzo proszę go na scenę o otwarcie prawdziwe, rzeczywiste uroczystości. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, witam wszystkich gości bardzo serdecznie. Witam na 13. gali menedżera Zagłębia i dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia. Jestem przekonany, że mówię także w imieniu organizatorów, zaszczyceni Państwa obecnością. Witam w Będzinie. Witamy w powiecie będzińskim. Szanowni Państwo, nie ukrywam, że gdy zostałem przez organizatorów poproszony o przyjęcie roli gospodarza finału 13. edycji menadżera Zagłębia, było mi naprawdę bardzo miło. Losy tej prestiżowej imprezy śledzę praktycznie od jej początku. Tak, to już 13 lat. Myślę, że 13 będzie szczęśliwa dla nas. Niejednokrotnie byłem uczestnikiem poprzedniej gali. Cieszę się więc ogromnie, że jestem pierwszym w historii starostą będzińskim, który jest gospodarzem finału menadżera Zagłębia. Wierzę, że rozpoczynamy nową tradycję. Szanowni goście, jestem pewny, że 13. gala będzie udana. Znam osiągnięcia nominowanych do tegorocznych nagród. Są godne podziwu. Wierzę, że dzisiejsza uroczystość da wszystkim uczestnikom wiele satysfakcji i nagrodzonym i publiczności. Jeszcze raz zatem witam wszystkich Państwa, wszystkich naszych gości, wszystkich przyjaciół menadżera Zagłębia, wszystkich przyjaciół powiatu będzińskiego, słowem wszystkich naszych przyjaciół. Drodzy Państwo, 13. galę menadżera Zagłębia uważam za otwartą. Dziękuję. Pierwsza kategoria konkursu menadżera Zagłębia to kategoria holdingi. Pan Igor Lipecki, prezes zarządu Metalex Lipecki, przewodniczący Rady Polskiego Holdingu Stali. Kategoria holdingi, zdobywca tytułu Menadżer Zagłębia 2011. Za umiejętność synergicznego połączenia firm operujących z sukcesem na polach surowców stali i energetyki. Kapituła konkursu, Zarząd Komitetu Rozwoju Zagłębia, Rada Menadżerów Zagłębia Dąbrowskiego, czytelnicy Menadżera Zagłębia, Będzin, 19 kwietnia 2012 roku. Mili Państwo, Jerzy Sztur kiedyś miałam wejść na scenę i już zostać, cała reszta to rzecz prosta. Chyba śpiewał o sobie. Chciałem bardzo serdecznie podziękować za to wyróżnienie, bo jest to pierwsze, które otrzymałem i tak tym bardziej ważne dla mnie, ale chciałem również powiedzieć, że nie jest to tylko moja włożona praca i moje wyróżnienie, bo jest to wyróżnienie dla wszystkich moich współpracowników i firm, z którymi współpracujemy i jeżeli mogę skorzystać z chwili, to chciałbym parę osób wymienić. Nie jest dużo, bo około 20. Także chciałbym przede wszystkim podziękować, zaczynając od końca, rodzicom i również przedstawicielowi firmy Pilawczej, mojemu ojcu, za współpracę i za osiągnięty cel. Chciałem podziękować panu Bartkowi Swarczkowi, który jest moim trenerem osobistym w biznesie i prowadzi mnie tak z roku na rok i pomaga mi radzić sobie z problemami. Panu Michałowi Mackowi w firmie Wyrosa, który jest również jednym z liderów polskiego holdingu stali. Nadwiślańskiemu holdingowi inwestycyjnemu, trudno macie nazwę, ale również wam dziękujemy oraz wszystkim współpracownikom, przyjaciołom i narzeczonej, że mnie wspiera w tych trudnych chwilach i w tych lepszych również. Także jeszcze raz bardzo serdecznie chciałbym podziękować. Na scenę zapraszam laureata menadżera Zagłębia 2011 w kategorii koncerny Jakuba Gromadzkiego. Menadżer Zagłębia 2011, Jakub Gromadzki, dyrektor do spraw projektów strategicznych Alcat, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z grupy R Liquid. Zdobywca tytułu Menadżer Zagłębia 2011, kategoria koncerny.
za skuteczną realizację budowy rurociągu tlenowego z Dąbrowy Górniczej do Zawiercia wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową. Kapituła konkursu, Zarząd Komitetu Rozwoju Zagłębia, Rada Menadżerów Zagłębia Dąbrowskiego, czytelnicy menadżera Zagłębia Będzin, 19 kwietnia 2012 roku. Szkoda, że nie mogę skorzystać z usług rzecznika prasowego, z którym długie lata mieliśmy przyjemność współpracować wcześniej. Dziękuję serdecznie kapitule. Dziękuję Państwu. Dziękuję za to, że w mojej skromnej osobie widzicie Państwo dokonania naszej firmy Air Liquide, zarówno na naszym terenie, jak i chyba w całym naszym kraju. Dziękuję kolegom. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję bardzo. Kolejna kategoria, przedsiębiorstwa dużej. Artur Tomasik, prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA, zdobywca tytułu Menadżer Zagłębia 2011, kategoria przedsiębiorstwa duże. Za wzorcowe zarządzanie lotniskiem w Pyrzowicach i uzyskanie tytułu lidera wśród polskich portów regionalnych w ruchu czarterowym. Kapituła konkursu, Zarząd Komitetu Rozwoju Zagłębia, Rada Menadżerów Zagłębia Dąbrowskiego, czytelnicy menadżera Zagłębia Będzin, 19 kwietnia 2012 roku. Szanowny Panie Pośle, Szanowni Samorządowcy, Szanowni Państwo, no, czuję się zaszczycony tym wyróżnieniem. Prezes zawsze ma tą zaletę, że odbiera nagrody, a nagrody tak naprawdę należą się pracownikom. Myślę, że chciałbym z tego miejsca podziękować. Port się rozwija. Nie byłoby to możliwe bez akcjonariuszy, bez wsparcia państwa. Szczególne podziękowania dla przewodniczącego Rady Nadzorczej, pana Jerzego Podsiadło, który miał tu też, wiem, że dzisiaj być, ale jutro ma Radę Nadzorczą, musi się do tej Rady przygotować. Jego doświadczenie międzynarodowe, to co robił w przeszłości, no doskonale Państwo znacie pana prezesa, to jest to, co jest nam dzisiaj potrzebne, doświadczenie w zarządzaniu. Proszę Państwa, lotnisko to miejsce, które powinno się rozwijać dla dobra regionu, powinno się rozwijać dla mieszkańców. To jest miejsce, które daje nowe miejsca pracy. Dzisiaj w porcie i w firmach wokół portu zatrudnionych jest ponad 2000 osób. To jest przewaga konkurencyjna nad innymi regionami. Myślę, że pomimo różnic zdań, które występują w naszym regionie, dziękuję bardzo za wsparcie rozwoju portu, bo ono jest niesamowicie nam potrzebne. Dziękuję bardzo. Przedsiębiorstwa duże. Kolejna kategoria, przedsiębiorstwa duże, komunikacja publiczna. Nagrodę wręczą starosta będziński Krzysztof Malczewski. Marek Pikuła, prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, laureat 12 edycji konkursu. Ryszard Olszewski, prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Będzinie, laureat 10 edycji konkursu, członek Rady Menadżerów Zagłębia. Zapraszam również na scenę laureata Romana Urbańczyka. Roman Urbańczyk, przewodniczący Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP, zdobywca tytułu Menadżer Zagłębia 2011, kategoria Komunikacja Publiczna. Za sprawne zarządzanie instytucją i organizację komunikacji miejskiej na terenie 25 gmin aglomeracji śląskiej. Kapituła konkursu, Zarząd Komitetu Rozwoju Zagłębia, Rada Menadżerów Zagłębia Dąbrowskiego, czytelnicy menadżera Zagłębia. Będzin 19 kwietnia 2012 roku. Szanowni Państwo, ja mam taką filmową chrypę, ale na tym filmie byłem wyjątkowo przeziębiony, więc proszę mi wybaczyć. Ci operatorzy nie chcieli słuchać, żeby przyjść innym razem i to tak wyszło, jak wyszło. Ale chcę Państwu powiedzieć, że trudno jest organizować komunikację w aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej. Nie jest to łatwe zadanie.
ja mówiłem szczerze, że dzięki samorządowcom i dzięki panom prezydentom, burmistrzom, wójtom, ta robota według mnie idzie dobrze. Zresztą nasze zalety dostrzegają w całym kraju. System zarządzania komunikacją jest dobry. Oczywiście zawsze mógłby być lepszy, to jest normalna rzecz. Natomiast to, co do tej pory robimy, robimy najlepiej jak potrafimy i dzisiaj chciałbym bardzo serdecznie podziękować szczególnie moim przyjaciołom. Tam właśnie w tym rejonie z prawej strony widowni siedzącym, którzy sprzyjają nam bardzo, PKM Sosnowiec i szefostwo organizacji społecznych. Wszyscy ci ludzie starają się niebywale i pracują bardzo dobrze. Szczerze mogę powiedzieć, że ten przewoźnik to jest najlepszy przewoźnik spośród wszystkich przewoźników komunalnych, które reprezentuje i które realizują zadania na zlecenie KZK GOP. Dziękuję za wyróżnienie. Bardzo dziękuję. Jestem bardzo dumny, że naszą pracę również zauważono tak bardzo zaszczytnie i tak bardzo dumnie. Dziękuję bardzo. Przedsiębiorstwa duże, komunikacja publiczna i kolejna kategoria konkursu, 13. konkursu Menadżer Zagłębia, przedsiębiorstwa średnie. Stefan Rotarski, prezes firmy Adro w Zawierciu, zdobywca tytułu Menadżer Zagłębia 2011, kategoria przedsiębiorstwa średnie. Za systematyczne podnoszenie marki przedsiębiorstwa oraz działalność na rzecz otoczenia społecznego firmy. Kapituła konkursu, Zarząd Komitetu Rozwoju Zagłębia, Rada Menadżerów Zagłębia Dąbrowskiego, czytelnicy Menadżera Zagłębia. Będzin 19 kwietnia 2012 roku. Szanowni Państwo, szanowna kapituło, każdy z nas, tak sobie myślę, lubi być zauważony, a później doceniony. To nasza praca na to się przecież składa. Cieszę się bardzo, że znalazłem się jako przedstawiciel średniej firmy w gronie tak zacnych menadżerów, dużych holdingów, dużych firm, ale przecież małe jest piękne i cała gospodarka składa się nie tylko z dużych, ale także z małych i średnich firm, prawda, które wytwarzają dochód narodowy. Ja bardzo sobie cenię, tym bardziej jestem bardzo zaskoczony tak ogromnym wyróżnieniem, gdyż moja kariera menadżera, myślę, że powoli czas będzie ją, prawda, kończyć, ale może jeszcze troszkę. To już prawie 40 lat. To sporo czasu. Chciałem podziękować szanownym kapitule za wyróżnienie, wszystkim, którzy tworzą ten wspaniały konkurs, czy można nawet powiedzieć, kolejną edycję Menadżera Zagłębia. Niech się on rozwija. Trzynastka będzie szczęśliwa i oby tych trzynastek było dużo. Dużo, szanowny panie prezesie i szanowni koledzy, koleżanki. Chciałem podziękować także rodzinie mojej, bo firma jest rodzinna, szczególnie małżonce, która wspiera mnie w swojej firmie Anro od lat 27. I niech tak wspiera dalej, razem z dziećmi i pracownikami. Dziękuję bardzo i wszystkim życzę także wszystkiego najlepszego. Gratuluję również. Kolejna kategoria, samorząd. Na scenę zapraszam również laureata Menadżera Zagłębia 2011 w kategorii samorząd, Bronisława Goraja.
menadżer Zagłębia 2011 Bronisław Goraj, burmistrz Sławkowa, zdobywca tytułu menadżer Zagłębia 2011 w kategorii samorząd, za efektywną politykę samorządową i umiejętność pozyskiwania środków finansowania zewnętrznego dla gminy Sławków. Kapituła konkursu, zarząd Komitetu Rozwoju Zagłębia, Rada Menadżerów Zagłębia Dąbrowskiego, czytelnicy menadżera Zagłębia. Będzin 19 kwietnia 2012 roku. Dzień dobry Państwu. Szanowny Panie Starosto, gospodarzu naszej dzisiejszej gali, Panie Prezesie Zarządu Komitetu Rozwoju Zagłębia, kapituło menadżera Zagłębia 2011, nominowani do tego wyróżnienia, Panie i Panowie. Serdecznie dziękuję kapitule menadżera Zagłębia za to, że doceniła moje zasługi w dziedzinie samorządu oraz w dziedzinie społecznej. Na pewno nie byłoby tego sukcesu i tych osiągnięć, gdyby nie moi wspaniali współpracownicy w urzędzie, w jednostkach organizacyjnych, w zakładach urzędu, a także wspaniałych mieszkańców. Bo tylko dzięki nim możliwy był mój sukces. Sukces, który na pewno pomoże mi wykonywać obowiązki burmistrza Królewskiego Miasta Sławkowa jeszcze lepiej. I jestem pewny, że tak będzie. Ta trzynastka, a mamy dzisiaj trzynastą edycję gali, na pewno nie, jestem pewny, że nie będzie pechowa, a będzie dla nas, nominowanych w dniu dzisiejszym, bardzo szczęśliwa. Gratuluję moim współnominowanym do tegoż wyróżnienia menedżera Zagłębia i życzę im sukcesów. Chciałbym równocześnie podziękować wszystkim mieszkańcom i sympatykom mojej osoby za wspaniałą zabawę na pewno, jaką mieliście w sondażu internetowym, który w ostatnich dniach przybierał różne kształty. Jeden słupek się zwiększał, drugi się zmniejszał. No na pewno suma musiała być 100, ponieważ było to określane w procentach. Gratuluję moim współuczestnikom tego konkursu, a myślę, że nasi mieszkańcy mieli wspaniałą zabawę do północy dnia dzisiejszego, a wyniki pewnie będą podane już za niedługo. Serdecznie dziękuję i życzę wszystkim wszystkiego najlepszego. Samorząd. Panie burmistrzu, nie przez przypadek chyba dla pana krzesła, ponieważ poproszę pozostałych laureatów o powstanie. Zapraszam również na scenę pana Grzegorza Włocławika, prezesa Komitetu Rozwoju Zagłębia. I teraz chwila dla fotoreporterów i oczywiście te gratulacje, o których mówiłem na samym początku, dla wszystkich laureatów 13. edycji konkursu. Teraz seks wszyscy, kupuj panie. To jest kamera, to będzie sprawiać. Dziękujemy bardzo laureaci 13. edycji konkursu Menadżer Zagłębia.